No tak. Tak, cześć z tej strony. Dzisiaj ostatnia część mojej epopei związanej z zarazą, nazwijmy to. Ja zaraz wybieram się na taką krótką przejażdżkę wokoło, w kierunku centrum, powiedzmy, po to, aby wam pokazać, co tam się dzieje. No po to, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. Naprawdę to znaczy rzeczywiście, o tak nazwijmy to. Doszły do mnie różne takie informacje, jakoby mówiono, że w Niemczech są totalne blokady i zakaz wyjść i tak dalej, i tak dalej. Ja nie przeczę, że w niektórych miejscowościach jest to bardziej, powiedzmy, bardziej ostro z tym, bardziej konsekwentnie przestrzegane, znaczy przestrzegane, właściwie jest zarządzone i wtedy nie można się z tego w jakiś sposób wymigać. Natomiast w Hamburgu jako tako to wszystko chodzi. Tak naprawdę niezauważalne jest to zbytnio. No, gdybyśmy tam w detal się wcisnęli, to byśmy zauważyli, że ludzie troszeczkę większe odstępy od siebie mają. No i oczywiście jest ich mniej na ulicach, ale zaraz to sobie zobaczymy. I w tym celu przygotowałem sobie mojego tutaj składaka. Ktoś się kiedyś zapisał, ile ja tu kilometrów na tej maszynie robię. O, to przy okazji od razu odpowiem i zrobimy reklamę składaka. Ja już taki filmik kiedyś nagrałem na temat tego zabawnego roweru, nazwijmy to. On jest dla tych, co czytają komentarze pod filmami, to czasami tam takie krótkie filmiki są tu i ówdzie, więc można je znaleźć, więc nie będę pokazał, jak się go składa i rozkłada i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście po złożeniu jest bardzo, bardzo mały i można go z sobą wziąć. Też jest dosyć lekki. Ja go sobie dzisiaj wezmę do miasta w tym celu. Zamontuję na niego taką kamerę tutaj. Tu na kierownicy mam taki chwyt, nie wiem, czy to będzie widać, widzicie tu w tym miejscu. Ja tutaj postaram się, o, tutaj widać, o, w tym miejscu zamontować. No, problem będzie taki troszeczkę z tą kamerą. To nie jest najlepsza kamera. Jeżeli ktoś myśli, że to jest GoPro za kupę forsy, nie, to jest moja bardzo już, no, no może nie stara, ale chociaż jak na elektronikę przystało, to już parę lat ma. Taka kamera właśnie, jak to się mówi, adventure czy coś w tym stylu. Ona ma wytrzymywać różne tam upadki, wstrząsy. Dlatego ja sobie postanowiłem zamontować. Nie jest może ona specjalna. Problem w niej jest taki, że dźwięk jest fatalny z nim. Także cokolwiek ja powiem, to prawdopodobnie nie będzie słychać. I będę musiał ten dźwięk jakoś sobie rozwiązać. No ale to zobaczymy, a jak nie to skomentuję, to jak przyjadę. Do tego roweru jeszcze ktoś, właśnie chciałem odpowiedzieć w końcu, ile kilometrów w nim robię. Ktoś tam się zapytał, ile na tej maszynie, Calvi, to robisz kilometrów. Niedużo w sumie. Ja ją po prostu mam tak awaryjnie, jakby ona czasami w bagażniku u mnie leży, złożona oczywiście. Na przykład wyobraźcie sobie, że trzeba dać samochód do przeglądu. No i trzeba wrócić potem jakoś do domu, bo to może trwać czasami dzień, na drugi dzień odebrać, więc zamiast jeździć autobusami czy też Ubanami, no można sobie takim rowerem dojechać, złożyć, wsadzić do bagażnika i wrócić i odwrotnie, między innymi. Albo gdzieś, powiedzmy, gdzieś mnie tam zaproszą na jakąś imprezę, gdzie, powiedzmy sobie piwko można wypić, no to sobie też takim rowerkiem pojadę, złożę, postawię w rogu, potem wrócę. Do tego jest ten rowerek, ta maszyna przeznaczona, ale przyznam się, że ja już nią dłuższe wycieczki robiłem, takie do 60 km właściwie, 50-60 km, gdzie z powodzeniem się na tym da jechać. Oczywiście no, nie jest to wyścigówka, nie jest to żaden mountain bike czy jakiś crossrad, więc tu cudów się nie wolno spodziewać, ale powiem, że takie... No, do miasta to jest idealny, tam jakieś dalsze wycieczki gdzieś dookoła świata z plecakami, no to chociaż powiem wam, że ten rower, te właśnie rowery, takie cuda potrafią i jest pewna liczba fanatyków, którzy potężne dystanse tymi maszynami robią. On jest w trzech wersjach wykonywany i jest produkowany od 70-tych lat, to jest brytyjska produkcja.
od lat 70. jest ten rower w tej formie, praktycznie niezmienionej, tam się niewiele co zmieniło, produkowany. Jest po prostu jako single speed, czyli bez żadnych tak zwanych przerzutek. Potem jest z trzema biegami, tak jak ten mój, jak i też z sześcioma, co jest naprawdę, powiem wam, no już taką troszeczkę przesadą. On jest niezwykle szybki, jak na taki mały rowerek. Ja taką wycieczkę kiedyś właśnie około 58 km, czy coś takiego kiedyś zrobiłem i patrząc na dane GPS-u, moją średnią szybkość, miałem najszybszą z jakichkolwiek moich wszystkich wycieczek rowerowych. To do dzisiaj niepobite. No po prostu nie było wiatru, sprzyjające warunki i tak dosyć szybko jechałem, trzeba powiedzieć, ale zdziwiłem się, że miałem lepszą średnią niż tymi normalnymi rowerami. Także da radę tą maszynką jechać. Aha, co jeszcze ciekawe, jest, powiem wam, te trzy biegi, które w nim są naprawdę absolutnie wystarczające, gdyż to nie jest Shimano, Nexus czy Alpine z tyłu zamontowany, bo to jest właśnie w osi, nie wiem jak to się po prostu nazywa, Nabenschaltung po niemiecku, jest właśnie w kole, tam w tej ośce. I powiem wam, że to jest Sturmey Archery, brytyjski, praktycznie wszystko brytyjskie, oprócz opon. Opony są Schwalbe niemieckie, ale też oryginalnie nakładane. Tam jest robiony gdzieś tam chyba pod Londynem, czy w Londynie sam ten rower. I ten właśnie te stopniowanie, mimo tylko trzech biegów, jest uważam za bardzo, bardzo efektywne. Aczkolwiek precyzja może nie jest taka jak Shimano, ale to jest tak, tak było w latach 70. i się tak dużo nie zmieniło. Ciekawostką jest, że rower jest kompletnie na łożyskach maszynowych, także nie powinno z tym żadnych, ja jeszcze nie miałem z tym żadnych problemów nim. I jeszcze taka ciekawostka jest tutaj, pokażę wam, może film. Zobaczcie. Ktoś teraz powie, że reklamujemy tu wszystko. Tu jest taki, widzicie, element z gumy, on się trochę rusza, tak ma być. To jest też mechanizm, którego składa, on się zwija praktycznie pod spód, tak? Dlatego też nazywa się to rowerem zwijanym właściwie, a nie składanym, czy zawijanym. I to służy, to tłumienia drgań, kiedy jedzie się na przykład po bruku. Fenomenalne rozwiązanie, powiem wam, że no, nie jest to żaden tam, powiedzmy, amortyzator, ale czuć, że nie ma takiego uderzenia. Dobra, to ja montuję kamerę, no i wyruszam. Także, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tej tajemnej operacji sfilmowania stanu rzeczy na terenie wolnego miasta Hamburg. No właśnie, co z tego wyjdzie, to właśnie widzimy. Powiem wam, że no, tak jak wspomniałem, tu musicie troszeczkę mieć wzgląd na to, że tak, że obraz się będzie trochę trząsł. No, będą. Ja postanowiłem tą ścieżkę dźwiękową z tej kamery mimo wszystko zachować po to, aby no, miało, nie było to takie nieme, nie był to taki niemy film. Niech troszeczkę te dźwięki miasta tutaj nam towarzyszą. Tu jest jedno z takich dosyć sporych skrzyżowań. Ja właśnie już dojeżdżam, powiedzmy, tutaj do, no jeszcze nie centrum, ale już w pobliżu. Ja tutaj niedaleko kiedyś mieszkałem, to znaczy kiedyś to jest jakieś ponad 20 parę lat temu. I tu powiem wam, jest takie coś ciekawego. Spójrzcie, taki mały biały domek. To jest taka kawiarenka, kafejeczka, ja to tak nazywam. I ja tu zawsze przesiaduję sobie, znaczy przesiadywałem sobie bardzo często. No, na lody, na kawę. Jak tu, powiedzmy, jechałem rowerem do centrum, a patrzcie, wszystko tu zablokowane, nie wolno siadać, ale o dziwo jest ona otwarta. Ja wam to jeszcze z jednego względu pokazuję, bo z nią jest taka anegdota związana. To znaczy anegdota. Mój brat kiedyś tutaj jadąc, właśnie też przejeżdżając tutaj, nie wiem czy rowerem, czy samochodem, zatrzymał się tu i poszedł na kawę i na loda.
No i potem, czy on chyba nawet jadąc do mnie tu gdzieś zawitał, bo to też nie jest tak aż daleko ode mnie. No i powiedział do mnie, że był w tej kafejce i słuchaj, wiesz kto tam, kto jest właścicielem tego lokalu? A ja mówię, nie, kto? A on mówi, słuchaj, to Mohamed Attar. A ja taki oczy, jak to Mohamed Attar? No przypomnę tu, kim był, bo był Mohamed Attar. To był jeden z zamachowców, który, nazwijmy, który miał skierować samolot w jedną z wież pamiętnego roku i ją zawalić. No cokolwiek byśmy o tym sądzili, w każdym razie ten człowiek rzeczywiście tak wygląda, jakby to był jego brat bliźniak. Ja tam później pojechałem. No i kurczę, faktycznie o nie miałem. I on tutaj na tym filmie nie jest widoczny, to jest jego albo jakiś, nie wiem, pracownik, albo ktoś z rodziny. On tam z tyłu, ja go na zapleczu widziałem. Natomiast jest rzeczywiście uderzająco podobny, praktycznie jego brat bliźniak. I tak mój brat mówił, rozwikłał zagadkę, gdzie on się schował właśnie tutaj w Hamburgu i sprzedaje sobie lody. A propos, chciałem powiedzieć, że właśnie oni też między innymi z Hamburga byli, jeżeli o tę sprawę chodzi. No ale zostawmy to. Także widzicie, u Mohameda Attara kupiłem sobie loda. Chciałem jeszcze kawy wziąć, ale zobaczyłem, że nie ma tu stolików, nie wolno. I dlatego okrążyłem ten budyneczek i tutaj z tyłu jest taka ławka, ale okazało się, że ona również była tutaj zapaskowana jakoś, no ale dojrzałem, że tam dalej właśnie kawałek jest ławka wolna, nieoznaczona, więc ja sobie tam po prostu usiadłem i sobie tego loda waniliowo wanilia mango, to było to bardzo fajny, bardzo dobry lód. A jakby ktoś tam chciał zawitać, to oczywiście ta kafaterejka należy do Włocha, który tam... Vanilla mango. No, z widzenia się już znamy, bo ja tam bardzo często przyjeżdżając goszczę u niego i trochę mi zdziwiło, że jest to otwarte i właśnie zauważcie, że jakby nie było wiele właśnie takich małych, powiedzmy, interesów, nazwijmy, było otwartych. No a ja chwilę później ruszyłem dalej i tu właśnie chciałem zwrócić uwagę na ilość ludzi. Zobaczcie, są, nikt nie siedzi w domu, spacerowicze jakby tak są, ale jednak trzeba, muszę powiedzieć, że jest mniej i to o wiele mniej tutaj o tej godzinie, a to jest około tak powiedzmy po drugiej, tak w pół do trzeciej mniej więcej, to jest tutaj niesamowity ruch normalnie, masa samochodów, masa ludzi, tu jest druga taka restauracja włoska, schodami w dół, tam, tu gdzie te śmietniki, powiedzmy w tym kierunku, tam w dół, gdzie kawałek widać tego kanału, który prowadzi do Alsteru, czyli takiego sztucznego zbiornika, który znajduje się w centrum Hamburga. I ja właśnie zmierzam w tym kierunku. Także zobaczcie co dalej. Nie widać jakoś specjalnie tłumów, ale nie da się ukryć, ludzie są. Ja tu nawet zauważyłem kilku w takich maskach, które nie są jakoś, jakby, no nie ma przymusu ich noszenia. Tak jak w Austrii na przykład, tu widzicie jednego. Ten był tak otulony i zakapturzony, że ja właśnie zastanawiałem się, czy on chroni się przed wirusem, czy nas chce przed wirusem ochronić, a tu jak widzicie, nikt takiego czegoś nie nosi. Jeszcze będąc tutaj, jadąc dalej, spotkałem jeszcze, nie wiem, no w sumie chyba nie więcej niż 5 osób było w takich maskach, a tak poza tym nic takiego się tutaj nie dzieje. Chciałem taką panoramę zrobić właśnie w Alster. Alster składa się, czyli ten zbiornik, on jest z dwóch części, mały Alster i duży Alster. Ja go tak nazywam. To jest właśnie ten duży, no tu już troszeczkę więcej ludzi, ale
Są odstępy, także społeczeństwo jest zdyscyplinowane. Tutaj jadę właśnie do owego Alsteru, do pod brzeg, jak widzicie. I tu jest taki skwer. I nie wiem, czy ktoś z Was to rozpoznaje, ale to było miejsce, w którym swego czasu był ten szczyt G20 i tutaj Mr. Trump i Frau Angela Merkel tutaj właśnie rozmawiali. Ja chciałem tutaj rowerem właśnie wjechać w pobliże tego skweru i chciałem to sfilmować. Niestety, no, oddziały specjalne czuwały i mnie tam, no, nie schwytano, ale zatrzymano i kazano, krótko mówiąc, w tył zwrot zrobić i jak najszybciej opuścić to miejsce, no, co też uczyniłem. I takie właśnie bariery były, ale to nie są te same, to już jakiś czas minął od tego pamiętnego wydarzenia, natomiast tutaj roboty drogowe. Ja też tu dawno nie byłem, dlatego myślałem, że uda mi się dalej tam pojechać, ale musiałem zawrócić. Tutaj widać trochę panoramę. Spójrzcie, są ludzie, są w takich odstępach od siebie. Normalnie jest tutaj, są tłumy, to znaczy tłumy, jak jest dobra pogoda, oczywiście to są tłumy. I tu na tej trawie piknikują cały czas. Ja kiedyś też za młodu jeszcze sam tutaj z moimi kolegami piknikowałem, ale teraz już tu bym nie przyjechał na ten piknik. Dla mnie jest to zbyt hałaśliwie, zbyt duży ruch i tak dalej. No ale dla kogoś, kto lubi miasto, kto lubi takie, powiedzmy, klimaty. No i widzicie, ławki też nie są jakby, nie ma tych taśm broniących siadać. Tam w pobliżu właśnie tej włoskiej, powiedzmy, kafeteryjki Mohameda Atara, tam była ławka zakryta, ale to dlatego, ponieważ ona dotykała, powiedzmy, tej jego kafejki i tam chodziło o to, żebyśmy gdzieś zbierali, nie pili tam kawy. A tutaj, jak widzicie, coś przebudowują, coś budują, coś odnawiają. No i tak jakoś toczyłem dalej. Ta dzielnica, którą teraz tu wjadę za chwilę, ten płot się skończy, to jest St. Georg. Ja tam na tym St. Georgu mieszkałem 12 lat. I no tam, pamiętam, jak się wprowadziłem, to straszono mnie, że tam zjedzą i zagryzą mnie narkomani, bo tam nic innego nie ma jak sprzedaż narkotyków. De facto, faktycznie starłem się z tym problemem. Byli dealerzy, byli kupujący i tak dalej, tak dalej. Była też policja. Nawet powiem wam, że kiedyś przeżyłem strzelaninę na ulicy. Znaczy, ja przeżyłem, ale dwóch delikwentów nie przeżyło. Ale to już też taka historia dawniejsza. To jest droga wzdłuż właśnie brzegu owego Alsteru, ulubione miejsce dla jogujących i dla rowerzystów. W lato, normalnie, w normalnych warunkach, już teraz o tej porze, to powiem wam, że rowerem tutaj ciężko przejechać. Jest masa rowerów, jeden z drugich sznur, tysiące tych rowerów tu jedzie. I niektórzy nie przebierają w środkach i po prostu tu naprawdę posuwają tymi rowerami, nie patrząc na straty. No i tłum ludzi, dlatego tutaj jak raz w życiu chyba, kiedyś jeszcze, kiedy uprawiałem dużo sportu, tutaj właśnie zdecydowałem się na jogging, ale tylko raz, ponieważ było tutaj jednak zbyt tłoczno, nie dało się. No i tak, jedziemy sobie dalej wzdłuż wypożyczalni takich, powiedzmy, jakby rowerków wodnych, chociaż to są bardziej takie łodzie na pedały, nazwijmy to, kajaki, no i żaglówki, pomosty, ławki i druga taka podobna kafejka w tym miejscu. Ludzi naprawdę, jeżeli ktoś miałby mnie zapytać i miałbym to ocenić, to powiem wam, że jest jak na ten czas, na tą porę roku, naprawdę niewielu ludzi. Tu są normalnie, jest tłum. I to właśnie jest objaw tej epidemii, tej zarazy, nazwijmy to, mimo że nie widać tego. Zobaczcie, że ludzie się poruszają, ale to jest naprawdę mała ich część, gdyż większość jednak stosuje się do tych zasad, do jakby propozycji, które zaproponował rząd, aby bez potrzeby nie wyłazić z domu. Ja uznałem, że potrzebę mam, ruszę sobie tutaj
rowerem. Jak widzicie, obraz jest znośny, można to sobie oglądać. Ja myślałem, że będzie gorzej, ponieważ składak nie jest amortyzowany i strasznie to rzuca, a ta kamera też nie jest, stabilizacja obrazu jest fatalna. No i w dodatku też żre baterię, także zostawiłem to tak jak jest. Jest znośny. Jedziemy dalej. Zbliżamy się w jaki budynek po lewej, biały, z zielonym dachem. Jeżeli to nie wiem, czy rozpoznacie. Jest hotel Atlantic. Kiedyś był taki epizod z Michaelem Jacksonem, który tutaj pomieszkiwał tam kiedyś. I pamiętacie, był incydent, gdzie on wystawił swojego syna przez okno, chyba mi się wydaje, to był jego syn, tak. No, czy jego? No to tu można się już oczywiście... No nie rozstrzygajmy, w każdym razie wystawił owe dziecko przez okno, co doprowadziło do pewnego skandalu. No i zastanawiano się, czy go nie ukarać za tym, czy... przed chwilą minąłem taką czaszkę, taki pomnik takiej czaszki, został z tyłu. To jest też ciekawa symbolika. Ja rozmawiałem ze świadkiem Jehowym tu na temat tego pomnika i on twierdził, że jest to znak, że to miejsce jakby jest ochrzczone przez satanistów hamburskich i oni tutaj jakby ten teren jakby oznaczyli, że to jest ich. Cóż, powiem wam, że centrum należy do najbogatszych, podobnie jak London, City of London, podobnie. No, nie ma to tego rozmachu jak w Londynie i może aż takiej symboliki nie ma, ale również podobnie, jeżeli chodzi o finansjere, to tu jest ten, to jest tak w każdym mieście zresztą, centrum, te wszystkie sklepy, wszystko jest, wiąże się z walutą, tak to nazwijmy. Czym bliżej centrum, tym więcej waluty potrzeba. No, jeżeli ktoś ma takową, no to oczywiście chętnie przebywa w takim środowisku. Ja też zauważyłem, że masa ludzi wali do tego centrum, do tych powiedzmy centrów handlowych, błysków, światełek, świecidełek, drożyzny, czy też luksusu, powiedzmy, w najróżniejszych formach. Jak ktoś chce, no i widzi w tym jakiś sens życia, dlaczego mu bronić? Natomiast taka moda była kiedyś, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, jeszcze ja byłem troszeczkę młodszy, to niektórzy tutaj jeździli tylko po to, żeby tu być. Pokazać się, wyprowadzić na spacer, panie wyprowadzały na spacer swoje torebki i takie różne, taka prezentacja, ale to nie jest nic dziwnego, tak jest w każdej metropolii i tak Hamburgów nie jest jakby wyjątkiem, jeżeli o to chodzi. Tu zbliżamy się do centrum, praktycznie gdybyśmy cały czas prosto jechali, to byśmy dojechali do ratusza, czyli centrum władzy hamburskiej, tutaj widok w kierunku dworca głównego i tu jest też hala sztuki, nazwijmy to. Kiedyś byłem tutaj na takim sylwestrowym jakby, no nie balu, ale pokazach sztucznych ogni i tyle tych ogni wystrzelono, że gdybym wiedział, to bym właśnie został tam, gdzie mieszkałbym, to bym widział owe fajerwerki, a że byłem w centrum, no to widziałem tylko dym, ponieważ tu stały te wyrzutnie tych wszystkich powiedzmy rakiet i no była taka mgła, że na wyciągnięcie ręki nie było przez 20 minut nic widać. No i cóż, jedziemy dalej. No, jak widzicie, po asfalcie da radę, kamera się zbliża, trzęsie. Też nie byłem już tu dawno w tym miejscu. Widzę, że tu poważne przebudowy są. To nie ma nic związanego z ową zarazą, nazwijmy to. Jeszcze wam może coś takiego powiem, że jeżeli chodzi o tą zarazę, to wczoraj widziałem taki program, gdzie omawiano tą problematykę, jak się chronić, zresztą tak jak w Polsce i wszędzie na pewno. I co ciekawego stwierdzono,
że aby się zarazić tą, aby była szansa zarażenia się od kogoś, kto już jest w stadium, w którym jest w stanie kogoś zarazić, bo to jest też od razu ten, kto się zarazi, to nie zaraża jeszcze innych. Ta zaraza się w nim rozwinąć. I stwierdzono coś takiego, że potrzeba co najmniej pół godziny przebywać w bezpośredniej bliskości takiej osoby, która chrząka, kaszle i tak dalej, w tym stadium jest. Wtedy jest szansa zarażenia się, inaczej jest to niewielkie, można powiedzieć, praktycznie te szanse maleją bardzo mocno, ponieważ człowiek tak łatwo się jednak nie zaraża. To zawsze doprowadza nas do pewnego takiego dyskonsentu tutaj, ponieważ podejrzewa się coraz bardziej, tu również się coraz głośniej o tym mówi, że większość ofiar, starszych ludzi w domach starców i tak dalej, które zmarły, im się po prostu przypisało śmierć z powodu owej zarazy, natomiast podejrzewa się, że większość z nich, i to nawet liczba może dojść do 90%, zmarła po prostu, ponieważ będzie już wiek, w którym można w każdej chwili umrzeć, a niektórzy z nich poumierali na choroby, które wcześniej już w nich były. I nawet gdyby byli zarażeni tym wirusem, nie stanowiłoby to jakby żadnego, nie miałoby to dużego znaczenia dla ich stanu i tak dalej. To jest też ciekawy aspekt, nad tym się teraz tutaj niektórzy eksperci rozwodzą, co z tym faktem zrobić, ponieważ takie wiadomości dotarły do opinii publicznej i o dziwo zostały w ten sposób potwierdzone. Także widzicie, mam tutaj kwarantannę made in Germany, czyli Hamburg. Także no, ja z mojej tutaj perspektywy no, widzę ją, dostrzegam, dlatego że, ale to jest taka dobrowolna kwarantanna, nikogo nie zmusza do siedzenia w domu, jednak naprawdę powiem wam, że tutaj nie byłbym w stanie rowerem przejechać w takiej pogodzie przez to miejsce, że tak jak dzisiaj. A było to właśnie parę godzin temu. Ja ten film postaram się wam natychmiast, jak tylko dotrę do domu, znaczy jak tak postaram, miałem takie postanowienie, to natychmiast go skomentuję troszeczkę i po prostu włożę tutaj panorama owego małego Alsteru. Fontanna, która latami była nieczynna i oczywiście widzimy chemitrail. Spójrzcie, jakieś samoloty latają. Tak latają, ktoś napisał na kanale, że czy zauważyłem, czy samolot nie latają. Paru ludzi tak napisało. Oczywiście, że nie latają, ponieważ nie latają żadni turyści. Koniec z urlopami. Lotniska pozamykane. No i to nie widać chemitrailów, tak nazwijmy ich. Cokolwiek byśmy o tym myśleli, ja powiem wam, że samoloty mimo to latają i nawet zdarza się, że latają puste, to wynika po prostu z tego, że piloci muszą, aby zachować licencję, muszą w jakimś tam czasie odpowiednią ilość lądowań i startów zaliczyć, inaczej stracą tą licencję. Linie lotnicze nie chcą tego i co jakiś czas po prostu nawet z jakąś błahą, z błahego powodu praktycznie na pusto, po to, aby tylko zrobić okrążenie i zlądować, czy też zawieźć jakąś, nie wiem, pocztę, ładunek, jakieś takie loty, na okazję, tak nazwijmy to, po to właśnie ich załogi, ich piloci nie postracili owych licencji, ponieważ trzeba je wtedy odnawiać. Są procedury, nie tylko kosztowne, ale czasochłonne i na to sobie nie może do dnia pozwolić. Tak dla wyjaśnienia, gdyby ktoś chciał się spytać. To nie znaczy wcale, że nie ma w ogóle ruchu pasażerskiego, ale powiedzmy, że ruch pasażerski zmalało 90%, także 90% zmalało to, co widzimy na niebie. No, tu akurat specjalnie nic nie widać. Barierka prosto na wysokości kamery. Kamera oczywiście rybie oko. Czyli widzicie, Calvi tutaj ukrywa płaskość Ziemi tym rybym okiem i pokazuje, jak tą Ziemię wypukla we wszystkie strony. A tu przejechaliśmy, właśnie już minęliśmy, tu gdzie te flagi widzicie z boku, tak, czy już minęliśmy, zaraz zobaczymy. Nie, to jest to. To jest hotel 4 pory roku, swego czasu należał do najdroższych hotelów, niektórzy tak twierdzili.
W każdym razie przechodził wielokrotnie z rąk do rąk, nie wiem, co tam się teraz dzieje. Kiedyś wiem o tym, dlatego nie byłem tam, jakby ktoś miał zapytać, ale tam pracował kiedyś mój kolega. Znam takiego hotelarza, który właśnie w tych hotelach pracował i bardzo ciekawe rzeczy opowiadał na temat, szczególnie jak się jacyś bogacze zebrali tam, czy też synowie bogaczy, co tam odchodziło. I też zupełnie nieświadomie mi kiedyś właśnie w takiej przygodzie, gdzie on właśnie pracował, miał wtedy służbę, nazwijmy to, w tym hotelu, a powiem wam z góry, że praca w hotelu jest niezwykle słabo płatna, jeżeli chodzi o zarobki. On sam twierdził, że mu się tylko opłacało, ponieważ dobre napiwki dostawał, ale tak gdyby to sama pensja była, to bardzo cieniutko, a pracy jest od groma, praktycznie nie ma tam żadnych reguł, goście cały czas przyjeżdżają, odjeżdżają, no i tyle. No ale jakby nie było, odnośnie tego rytuału, to były takie rytuały, jakby rytuały inicjacji. Ja kiedyś wspominałem o tym w jednym z filmów. To podobnież, jeżeli wierzyć, czy też pójść za narracją Davida Icke'a, czy też Stewarda Swierdłowa, jeżeli ktoś te osoby w jakiś sposób za kompetentne uważa, to właśnie tam wspominano o tych rytuałach, o pojedynkach na szpady. To chodziło właśnie o inicjacje. Szpady oczywiście ostre, także po takim pojedynku rzeczywiście są ofiary. Co prawda nie ofiary śmiertelne, ale różne zranienia, nawet dosyć ciężkie, szczególnie rany twarzy. Powiem wam, że udało mi się nawet takie nagranie gdzieś zdobyć. Muszę zobaczyć je, może wam pokażę. Strasznie niewyraźnie, strasznie zamazane. Właśnie z takiego pojedynku, takiej inicjacji. I to miało też do szatańskich czy satanistycznych rytuali masońskich należeć. I ten mój kolega nie interesuje się w ogóle takimi rzeczami, ale on mi właśnie o takim incydencie, nawet dwóch w sumie, opowiadał, które się właśnie w tych hotelach, nie wiem czy w tym akurat, właśnie już teraz nie pamiętam, ale w którymś z nich, w tym Atlantyku, gdzie właśnie ów Mr. Jackson sobie pomieszkiwał, lub też w tym właśnie cztery pory roku, dokładnie już teraz nie pamiętam, to też już lata były, kiedy z nim o tym rozmawiałem. Oczywiście nie mówiłem mu tam, jak się do tego odnieść, on po prostu to siedzieliśmy sobie u mnie w domu, rozmawialiśmy, odwiedził, dlatego że wrócił swego czasu z Singapuru, gdzie właśnie tam akurat pracę dostał w hotelu. No i będąc w Hamburgu, pogadaliśmy sobie i właśnie tak ten incydent, jakby takie coś do mi opowiedział, no to dało mi troszeczkę do myślenia, ponieważ była to relacja kogoś, kto się takim rzeczem nie zajmuje. Nie zna się na tym, nazwijmy to, a był świadkiem właśnie czegoś takiego. Bo już okrążyłem to praktycznie już zawracam, jestem z powrotem. Tutaj zastanawiam się, czy jeszcze właśnie w tym kierunku pojechać, ale by to bardzo długo trwało, objechać właśnie całe to, nazwijmy to, jeziorko. W czasie wojny, ciekawa historia, w czasie II wojny światowej tutaj namalowano takie miasto, kontury miasta, takie ruiny, układ ulic na takich dyktach, powiedzmy, które pływały. No i Anglicy rzeczywiście zbombardowali tą wodę kiedyś, czyli taki tryk był kiedyś tu zastosowany. Ale zdecydowałem się jednak tutaj do góry pojechać, bo tam znowuż było zamknięte, nie dało rady. No i praktycznie jestem już z powrotem na kursie domowym. Ja na koniec wam jeszcze powiem, na koniec tego filmu, że to już ostatni taki reportaż. No chyba, że coś się wydarzy, to ja wam to po prostu jeszcze zrelacjonuję. A tymczasem zapraszam prawdopodobnie na piątek, na następny odcinek już normalnego filmu Procedury pokładowe. Także trzymajcie się i cześć.